Okej, wkładamy te oleje. Tak, to jestem ja. Oczywiście coś się stało i z moją wagą elektroniczną musiałam się troszeczkę z tą analogową przeprosić. Chyba ją zalałam. Nie wiem w sumie czym. Mam nadzieję, że kiedy się włączy. To co robię, to teraz właśnie daję olej ze słodkim Idao, o którym wam mówiłam. Akurat tutaj odmierzam 90 gram. To będzie ilość na około, na słoiczek jakieś 250 ml, czyli całkiem spory. I do tego będę sobie dodawać inne dodatki. Tak jak mówiłam, oliwa może być dowolna. Dodam tutaj olej kokosowy. Olej kokosowy to jest w sumie śmieszna sprawa, bo on się właśnie tak z łyżkę. On się dopiero pod wpływem ciepła zmienia teksturę. Tak z łyżka. Olej kokosowy wszędzie można kupić, naprawdę. I do tego dodam sobie także masło shea. Zrobię to za chwilę, bo jest dość twarde i dodawanie tego masła shea po prostu jest nudne. Natomiast to, co jest ważne, to potrzebujemy wosku pszczelego i potrzebujemy tak około 12 gram, czyli to będzie połowa z tego. No, raz. Dwa. Okej, okay, i wszystko włożymy sobie tutaj, jakie tam jeszcze oleje chcecie. Ja dodam właśnie to masło shea i będziemy to wszystko rozpuszczać, więc zapraszam po przerwie, po rozpuszczeniu, po ochłodzeniu jakby tej głównej frakcji. Hej! Okej, okay, tak wygląda stopiony olej. Zobaczycie na zdjęciach na blogu, jak on wyglądał wcześniej, natomiast teraz przeszedł w taką fazę popłynną i wszystko jest w porządku. Zmieszyłam go na temperaturę 20,5 stopnia i tutaj mam hydrolat, tak jak mówiłam, może ma być również woda, zmieszany z gliceryną. No i co nam jest potrzebne? To nam potrzebny jest blender. I zaraz zrobimy coś magicznego, robi się to tak samo jak majonez, czyli powolutku wlewamy do fazy olejowej fazę wodną. Hej, krem już jest gotowy. Chciałam wam pokazać, w jaki sposób wygląda. Wygląda jak taka bardzo puszysta masa. Więc jak widzicie, kolor się zmienił i ile? Dostaliśmy go prawie 250 ml. Ten krem, on jest taki dość ciężki, natomiast wiem, że ze wszystkich składników, które moja skóra lubi, które moja skóra toleruje. Dodatkowo dodałam do niego troszeczkę kwasu hialuronowego, a nie mam tutaj, żeby pokazać, a to następnym razem. Jako taki dodatek nawilżający dodałam trochę konserwantu. Generalnie tak mówię, wszystkie kremy surowe przechowuje się w lodówce, teoretycznie do 3 tygodni, z konserwantem dłużej. Używajcie po prostu własnych przeczuć, czy jest dobry, czy niedobry. Jeżeli jest ładny, kolorowy, jak się troszeczkę rozwarstwi, to nic się takiego nie dzieje, bo z reguły te takie kremy naturalne mają tendencję do rozwarstwiania. Natomiast tak teraz wygląda tutaj. Koszt przygotowania takiego kremu wyszedł mi około 20 zł, tak myślę, za dużo. Myślę, że normalnie za tego typu surowy krem zapłacilibyśmy kilkadziesiąt złotych za słoiczek 30 bądź 50 ml. Także moim zdaniem jak najbardziej się opłaca, zwłaszcza, że można sobie zrobić, można sobie dopasować go do własnych potrzeb i do tego jakby co lubimy. I to chyba tyle, co chciałam wam pokazać. Teraz przełożę go jeden do ozdobnego słoiczka, natomiast drugi do słoiczka, który będzie sobie stał w łazience w takiej mniejszej ilości. I to tyle, zapraszam was w ogóle do spróby, tutaj tak ładnie wygląda z tym przygotowanie własnego kremu, bo tak jak mówię, proste to, a nie kosztuje dużo. Jeżeli macie składniki, olejki, które sobie nakładacie, które lubicie, to można ich działanie troszeczkę zwiększyć i też są jakby łatwiej wchłanialne, bo nie tworzą aż takiej tłustej warstwy. I to tyle, do usłyszenia, do czytania w zakątku. Życzę wam miłego dnia, cześć!